Panie Robercie, na wstępie wielkie gratulacje. Król Strzelców, no nikomu się jeszcze to nie udało. Jakie wrażenia po tym, że został Pan Królem Strzelców tego sezonu? Na pewno bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego, że udało się zdobyć tą koronę. W ostatnim roku przegrałem praktycznie w ostatniej minucie, więc w tym roku widziałem, że trzeba grać do końca i strzelić jeszcze przynajmniej kilka bramek. Na pewno fajne uczucie, tym bardziej, że chyba jako jeden, pierwszy Polak w historii udało mi się to zdobyć, więc na pewno też jest to fajne nie tylko uczucie dla mnie, ale pewnie też dla Polaków. I no mam nadzieję, że takich trofeów będzie jak najwięcej. Za tydzień wielki mecz, będzie Pan strzelał gole tym, do których przechodzisz. Jak to wtedy wyobrażasz sobie? No, ja szczerze mówiąc jeszcze o tym nie myślę. Na razie cieszę się z tego, co dzisiaj zrobiliśmy, z tego, co udało mi się zrobić. Tak naprawdę jeszcze mam tydzień. Ale dopóki jestem na boisku, to robię to, co kocham i po prostu chcę grać w piłkę. A możesz nam zdradzić, co powiedział Tobie Jurgen Klopp przed odejściem? Nie, wszystkiego nie musisz wiedzieć. Zwykła pogawędka, więc nic szczególnego nie było.